tym filmie różne luźne przemyślenia na temat aktualnej sytuacji w Madrycie i Paryżu po klęsce miejscowych klubów w Lidze Mistrzów. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy. Pozwoli być subskrypcja, ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć małemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki. Real Madryt i Paris Saint-Germain zgodnie odpadły w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zgodnie, bo na własnym terenie, mając solidną zaliczkę z pierwszego spotkania i rywala ocenianego znacznie niżej. Porażka na tym etapie to nie tylko klęska sportowa, stawiająca zwłaszcza w przypadku PSG pod znakiem zapytania wizję i kierunek, w którym podąża zespół. To także wielka strata wizerunkowa i ekonomiczna. Nie może zatem dziwić, że oba kluby nie przechodzą z tym faktem do porządku dziennego w spokojnej atmosferze. Wskazanie winnych, popełnionych błędów, które narastały od dłuższego czasu, przybiera momentami bardzo nerwową postać. Jeszcze przed rozejściem się wszystkich na Parc des Princes, Neymar miał próbować dostać się do pokoju sędziów, by tam własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość za jego zdaniem krzywdzącą decyzję. Jego wypowiedzi w mediach społecznościowych według zapowiedzi mają zostać poddane analizie i Brazylijczykowi grożą z tego tytułu konsekwencje. W Madrycie Florentino Perez, prezes klubu, pojawił się w szatni, aby skrytykować postawę piłkarzy, której według niego powinni się wstydzić. Do konfrontacji z nim miał stanąć przede wszystkim jeden z negatywnych bohaterów, Sergio Sprytny Ramos. Zdaniem kapitana przyczyną porażki była nietrafiona polityka transferowa od dłuższego czasu osłabiająca zespół. Wymiana zdań miała zakończyć się zapowiedzią obrońcy, że jeśli otrzyma należne mu z tytułu kontraktu pieniądze, to jeśli nie jest mile widziany w klubie, może go opuścić. Bardzo dosadnie o PSG wyraził się Carlo Ancelotti. Jego zdaniem po historycznej porażce nigdy dotąd w Lidze Mistrzów nie udało się odrobić wyniku 0-2 na własnym terenie w pierwszym spotkaniu. Na miejscu Tomasa Tuchela skoczyłby z mostu. Media nie mają wątpliwości. Krótka przygoda Santiago Solariego w roli trenera Realu Madryt jest już w zasadzie zakończona. Zostanie on oficjalnie zwolniony, kiedy tylko dogadany zostanie nowy szkoleniowiec. Najwięcej szans ma José Mourinho, choć wielu zwolenników ma pomysł powrotu Zinedina Zidana. Zbyt wiele było tym razem dla znanego podobno z zimnej krwi w podobnych sytuacjach właściciela PSG. Oburzony krzywdzącym sędziowaniem miał wyładować wściekłość na drzwiach. Słowo klucz Tomasa Tuchela po porażce to nie. Zdaniem Niemca PSG nie zasłużyło na porażkę, nie powinno być karnego za strzał z takiej odległości, który nie zmierzał światło bramki. Nie ma urazu w Barcelonie, który teraz będzie jeszcze bardziej ciążył zawodnikom. Zdaniem kapitana Paryża Thiago Silvy, po bardzo dobrym pierwszym meczu zespół nie zagrał tak, jak to sobie założył w rewanżu. Minuta do końca spotkania po trafieniu Rashforda nie dała czasu na odpowiednią reakcję. Jedyne co pozostało, to przeprosić fanów. Wracając jeszcze na chwilę do kwestii finansów, nagrody za skuteczną grę w Champions League były okazałe już do tej pory, a w tym sezonie zostały znacząco podwyższone. I oczywiście można powiedzieć, że na biednego nie trafiło, zgadza się, ale przychody z tytułu występowania w Lidze Mistrzów z pewnością były istotnym elementem planowania budżetu na kolejny sezon w perspektywie finansowego fair play. Nie od dziś wiadomo, że wielu niechętnych, zwłaszcza PSG, czeka na rozliczenie podejrzanych operacji tego zespołu. Przedstawiciele paryskiego giganta ciągle powtarzają, że wszystko jest przejrzyste i zgodne z normami. Z drugiej strony niezliczone media zapowiadają konieczność sprzedaży Neymara lub Mbappé. Przegrywać też trzeba umieć, podobnie jak radzić sobie z kryzysami. To jeden z elementów, z których składają się wielkie zespoły, nie tylko na papierze za sprawą głośnych nazwisk, ale właśnie wzajemnego szacunku, bez względu na okoliczności i wiary w kolegów i zarządzających klubem. Umiejętność pozbierania się i powrotu do pracy. Piłka ma tę niewątpliwą zaletę, że bardzo często daje szybko możliwość odegrania się. Pod tym względem zdecydowanie lepiej, w mojej opinii, kształtuje się przyszłość Realu. Owszem, potrzebują świeżej krwi, stabilizacji na ławce, ale ma także mnóstwo materiału, który stanowić może o szkielecie nowego projektu. Odejście kilku wydawać by się mogło podstawowych zawodników nic tej kwestii nie zmieni. Pozostanie wiele charakteru i najwyższych piłkarskich umiejętności. Gorzej sprawa wygląda dla PSG. Porażki w Lidze Mistrzów to już tradycja. Powoli stają się nią klęski dla obserwatorów i kibiców, mogące zostać nazwane jedynie frajerstwem. Utrata niemal pewnego awansu mogła wydarzyć się raz. Powtórka pokazuje, że gigant jest potężny tylko na własnym podwórku, gdzie nie ma innego zawodnika tej samej wagi. Prawdziwe sprawdziany dla umiejętności piłkarskiej i mentalu to już za wysokie progi. Zwłaszcza kwestia mentalna może być bardzo istotna powtórnie za rok. Bez względu na to, czy PSG zatrzyma gwiazdy, kupi kolejne, będzie mieć 200 punktów przewagi w Ligue 1 i bilans bramek 90-0 w Pucharze Francji. W Lidze Mistrzów większość kadry będzie mieć, wyrażając się brzydko, pełne gacie bez względu na rywala, mając tylko w pamięci, co potrafili wyczarować w poprzednich edycjach. Trafne wydają się zarzuty, z radością ciskane przez wielu stron Nassera Khelaifiego, że w futbolu da się kupić niemal wszystko, poza prawdziwą klasą i prawdziwą drużyną. A jak pokazuje przykład Ajaxu United, wciąż jeszcze, jak mawiał Johan Cruyff, worki pieniędzy same nie strzelają bramek. I całe szczęście, bo piłka wciąż pozostaje niesamowita, czasem okrutna, ale zawsze pasjonująca. Dajcie znać w komentarzach, jeśli też macie jakieś przemyślenia na ten temat.
Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, prosto z kanapy rezerwowych.